Kochane, drogie oglądaczki, chcę wam powiedzieć, że dawno, dawno temu moraliści wymyślili coś takiego jak wstyd, jak martwienie się i jak lęk. To są trzy filary i trzy sposoby, jak odebrać radość. Jeżeli się odbierze radość, jeżeli się odbierze odwagę, jeżeli się odbierze pewność siebie, to znika cała przyjemność odkrywania świata. I dlatego, drogie panie, ci moi przodkowie zza oceanu, wiedzieli, że prawdziwy wojownik to po pierwsze ma być odważny, po drugie ma być samodzielny, a po drugie ma wiedzieć, co ma przekazać. Drogie panie, ja wiem, co wam mam przekazać, tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby do was dotarło, że ten lęk to nie jest na zewnątrz, że ten lęk to jest w was. Lęk jest w środku, w człowieku i to człowiek produkuje lęk. Martwienie się, nie istnieje coś takiego jak zagrożenie, którego nie ma, bo martwienie jest to zagrożenie, które nie istnieje. I to jest wymysł naszych przodków. Po co? Po to, żeby odebrać radość, żeby odebrać przyjemność, a przede wszystkim, żeby można było ludźmi manipulować, bo jak człowiekowi odbierze się przyjemność, szczególnie z tego, co jest przyjemne, a co jest przyjemne? A przyjemny, drogie panie, jest przede wszystkim, przede wszystkim przyjemny jest, o, seks. I dlatego, drogie panie, jeżeli ktoś wam odbiera przyjemność z seksu, to nie liczcie na to, że wasze życie kiedykolwiek będzie radosne, że kiedykolwiek będzie przyjemne i że kiedykolwiek będzie szczęśliwe. I dlatego, drogie panie, dostałyście od natury coś, czego my, wojownicy, nie dostaliśmy. I dlatego, drogie panie, informuję was, możecie żyć tak, jak was przodkowie nauczali, albo możecie żyć tak, jak was natura stworzyła. Ja proponuję. Zgadnijcie, które?